Dzień dobry, z tej strony Kapelusznik, pozdrawiam wspierających, a rozdział zaczynamy od tego, że Mars widzi wielki mózg Vegapunka umieszczony wewnątrz Punk Records. Mars się zastanawia, czy to coś wciąż żyje po śmierci ciała Vegapunka, myśli też, czym jest śmierć i czy ta wielka głowa to prawdziwy Vegapunk. Mars próbuje też zniszczyć limakofon emitujący nagranie, ale okazuje się, że to nadal nie jest ten prawdziwy ślimakofon, który emituje nagranie i zaczyna pani. I nagranie startuje. No i widzimy reakcje ze świata wielu postaci. Kaja na przykład mówi, że Vegapunk jest dużym autorytetem w medycynie i tak dalej, i tak dalej. Nic ciekawego w zasadzie. Z ciekawszych rzeczy to dziadek, gdzie trafił Franki podczas przeskoku, komentuje, że stał się on, czyli Franki, statkiem. Patrząc na jego plakat za głowę. Następnie Mars dalej panikuje w związku z nagraniem. Łączy się z pozostałymi Gorosei. Ich to naprawdę chyba łączy jakaś telepatia. No ale Mars mówi, że nie wie, co doktor chce powiedzieć, ale jest pewny tego, że mści się on za Oharę i profesora Clovera. No i Gorosei ogólnie muszą zastopować nagranie, choćby nie wiem co. Następnie przechodzimy do Sanjiego, który wykrywa przy pomocy obserwacji, że Bonnie ma kłopoty. No i jesteśmy w trakcie tego, jak Venus próbuje zaatakować grupę Bonnie, ale Sanji kopie go prosto w twarz. Następnie Venus zmienia się w pełną formę konia i gryzie Sanjiego, ale dwóch olbrzymów pomaga Sanjiemu się wydostać z ugryzienia. Atlas łapie ciało spadającego Stelli, a Bonnie przybiera formę olbrzyma. Tak to przynajmniej wygląda. A my wracamy do nagrania Vegapunka. W nagraniu Stella mówi, że popełnił za życia dwa olbrzymie grzechy, za które pewnie zostanie zabity. Niestety nie mówi nam, jakie to były grzechy. No i owe nagranie ma zostać wypuszczone wraz z tym, jak jego serce przestanie bić. A my znowu mamy reakcję wielu ludzi na świecie. Na przykład Caesar Clown płacze, że nie zdoła przewyższyć już Vegapunka. Duval też komentuje, że dzisiaj rano prasa wypuściła wieści, że Vegapunk jest zakładnikiem słomianych kapeluszy. A Morgans na przykład narzeka, że to może być koniec biznesowych mediów. No i ogólnie Vegapunk dalej w nagraniu mówi, że nie chce nikogo winić za swoją śmierć. A my przechodzimy do Saturna, który przyszedł do grupy Nami. Rozpoznaje on Robin, komentując, że jest kobietą, której Akainu nie udało się zabić na Oharze. A Robin rozpoznaje jego głos jako człowieka, który wydał polecenie, żeby zabić profesora Clovera. Nami stwierdza, że trzeba bronić Robin, a Saturn rozpoczyna walkę z grupą Nami. My wracamy do York i Marsa, więc tak, York rozmyśla, gdzie Stella mógł ukryć prawdziwy ślimakofon transmitujący nagranie na świat, pobudzając swoje myśli do działania o zostaniu niebiańskim smokiem. Czyli motywuje się swoimi ambicjami. A Mars chyba mówiący do reszty Gorosei stwierdza, że nie może namierzyć źródła nagrania dzięki swoim telepatycznym mocom. Ze względu na to, że na wyspie jest zbyt dużo żywych istot. Więc Gorosei wspólnie zastanawiają się nad tym, czy nie zniszczyć całej elektrowni. W domyśle chyba wyspy. Ale boją się tego, że przez zniszczenie wyspy prawdopodobnie nie użyją już więcej Matki Ognia. A rozdział kończymy tym, że Stella w nagraniu stwierdza, że cały świat zatonie w morzu. W zasadzie, czemu nie? Zawsze to jakaś pamiątka. Ocena rozdziału takie mocne 6 na 10, głównie przejściowy. Poza tym chciałbym powiedzieć, że nie ma żadnych dowodów, że światowy rząd wiedział o masakrze w Oharze. Jest nagroda 500 milionów berry dla człowieka, który wskaże chociażby cień dowodu, że światowy rząd o czymkolwiek wiedział. A Kaino miał powiedzieć, że zrobiłem coś strasznego, ale imię Gorosei pozostanie nieskalane. Pierwsza rzecz, jaką chcę powiedzieć, zanim przejdziemy do przemyśleń, to taka anegdota w formie żartu, że teraz zacznie się wojna w One Piece między ekologami a denialistami zatopieniowymi. Nie ma żadnej powodzi, to wymysł światowych lobby, piratów i Vegapunka, by zastraszać zwykłych ludzi, by płacili większe podatki na niebieskie smoki. Tak będzie. Zobaczycie, to będzie coś pięknego do obserwacji. No, a w przemyśleniach po pierwsze chciałbym poruszyć temat związany z tym słynnym zalaniem i z góry was zaprosić do One Piece Plusa odcinka drugiego, który już jest w produkcji, czy raczej będzie w produkcji i wypuszczę go w najbliższym czasie, ponieważ tam z Desterem będziemy szerzej omawiać tą wodę, całe to zalanie i tak dalej. Z pewnością w spin-offie też się sporo o tej wodzie pojawi. Natomiast ja na szybko chciałbym powiedzieć parę
swoich przemyśleń. Po pierwsze, w takim razie One Piece jest jednak światem postapokaliptycznym, no bo w takim razie już raz takie zalanie musiało się dokonać. Nie bez powodu Iceberg wspominał o zalaniu w przyszłości Water 7, czy stare Wano też się samo w wyniku deszczu zalało. To wszystko były hinty od Ody. Więc nasuwa się pytanie w takim razie, czy światowy rząd to jakoś kontroluje, czy po prostu posiada wiedzę o tym, może posiada jakiś wielki korek, który to wszystko odkorkuje, albo są świadomi jakiegoś mechanizmu, który zalewa świat co 800 lat do poziomu redline, a potem ta woda stopniowo się spuszcza. Albo ten słynny skarb z Marijo, o którym wspominał do Flamingo, to jakiś wielki korek, który pozwala kontrolować ten poziom wód. W końcu Venus wspominał, że jeszcze raz będą prawdopodobnie musieli przeprowadzić wielką czystkę, co nasuwa oczywiście prosty wniosek, że już raz ją zrobili, albo ją po prostu przewidzieli. W takim razie, idąc tym tokiem rozumowania, to nazwa starożytnego królestwa to Atlantyda i będzie motyw jak z tego filmu Disneya o Atlantydzie. Bodajże jego pełna nazwa to Atlantyda Zaginiony Ląd. Jeżeli Oda się tym inspirował, to w takim razie to wiele wyjaśnia. A wracając do wątku wody, no to wreszcie sensu nabiera Tequila Wolf. Most, gdzie Kuma wysłał Robin, który jest budowany od 700 lat z niewiadomego powodu, nie wiadomo w jakim celu. Oczywiście nadal nie znamy tego konkretnego celu, ale teraz skoro wiemy, że świat zalewa woda, no to przynajmniej sam sens budowy jakiś jest. Być może to jest most, który ma połączyć ostatecznie Redline dookoła, w drugą stronę. A w związku z tym wszystkim, prawdopodobnie teoria o tym, że wszystkie rasy będą żyły wspólnie na jednym kontynencie, tutaj w przypuszczeniu Redline, się sprawdzi. No bo jak wszystko zaleje, to gdzie się udać? I być może zapowiadana gdzieś tam w tle między wierszami wielka wojna na statki faktycznie może odbędzie się na jednym wielkim oceanie, ponieważ wszystkie inne wyspy zaleje i będzie niewiele punktów ziemskich, gdzie będzie można spokojnie prowadzić jakąś bitwę. Z drugiej strony to ułatwia Odzie tworzenie różnych frontów wojennych. Nie będzie ich aż tyle, nie? Pamiętajmy, że na Elbaf istnieje też przecież to wielkie drzewo. Pytanie, czy to wielkie drzewo zostanie zalane? Czy może Zunisza będzie robiła za punkt logistyczny dla naszego sojuszu w czasie wielkiej wojny z rządem na przykład? To wielkie zalanie świata jednocześnie pomaga nabrać sensu wielu zagadkom w tym uniwersum, a z drugiej strony nadaje nowej dynamiki, która w sumie była spodziewana. Były takie teorie, że jednak czeka nas światowy potop, tak? W końcu był Noe, na którego ryboludzie mieli wsiąść i się gdzieś tam na powierzchni osiedlić. Być może dlatego Joy Boy przepraszał wyspę ryboludzi, bo nie zdążył przed zalaniem świata, a oni utknęli pod powierzchnią Redline. Ale w takim bądź razie dziwne, że nie przetrwały żadne legendy czy opowieści wśród ryboludzi, że świat został wcześniej zalany. To mi się wydaje takim pustym punktem, który wypadałoby wyjaśnić. No, a także przechodząc do kolejnego tematu, to uważam, że przede wszystkim trzeba podkreślić konfrontację Robin i Saturna. Jeżeli to Robin będzie odpowiedzialna za zdjęcie jednego z Gorosei, to ja będę się bardzo z tego cieszył, bo jak najbardziej ma motyw. Saturn odpowiada w pierwszej kolejności za śmierć profesora Clovera. I w sumie będziemy mieli też walkę symboliczną demon kontra demon, także tutaj się robi niezwykle ciekawie. No i szczerze nie spodziewałem się, że Oda pociągnie wątek tutaj tego, że no to jednak Saturn wydał polecenie zabicia Clovera. Ale z drugiej strony też mnie dziwi, że Robin nie domyślała się, że ktoś wyżej z rządu za to odpowiada. No raczej oczywiste jest to, że ktoś to zrobił, nie? Oczywiście pewnie się domyślała, nie wiedziała kto. No ale ktoś też z niską rangą nie wydałby też przecież krzyżyka na zniszczenie Ohary, co nie? I zabicie profesora Clovera. Także moim zdaniem w gronie podejrzanych od razu byli Gorosei, Kong czy inni admirałowie w tamtym czasie. Więc tutaj brak podejrzliwości Robin względem Gorosei od początku arku mnie tutaj trochę dziwił. Może nie od początku arku, ale od momentu, kiedy Gorosei się pojawili na wyspie. No ale mniejsza w to, zapowiada się kolejny fajny wątek. I trzeci temat, jaki chciałbym koniecznie poruszyć w przemyśleniach, to telepatia. Dlaczego Gorosei dysponują telepatią? Czyżby faktycznie byli tworem ze strony Ima? Dajmy na to, faktycznie są jego koszmarami, które komunikują się tak naprawdę przez jego mózg? Czy coś w tym stylu? No, bardzo ciekawa rzecz. Ta telepatia to jest coś nowego w One Piece, nie przypominam sobie podobnych rzeczy. No chyba, że ktoś miał owoc nastawiony na coś takiego. No a tutaj Gorosei bardziej mają takie, no, zoany po prostu, więc skąd u nich ta telepatia? To jest naprawdę bardzo dobre pytanie. Także to tyle ode mnie. Dzięki za oglądanie. Piszcie swoje opinie w komentarzach i na razie.